głosy. Marcin Bąk, witam Państwa. Łączymy się teraz z Mielnikiem na Podlasiu, gdzie znajduje się nasz reporter Łukasz Żmuda. Witamy Cię, Łukaszu. Co tam słychać? Widzę, że pięknie słońce zachodzi. Pięknie słońce zachodzi, ale też atmosfera jest bardzo dobra. Za moimi plecami gromadzą się osoby, które chcą o 17.30, czyli dosłownie za kilkanaście minut, wyrazić poparcie dla polskich służb mundurowych, Policji, Straży Granicznej i polskiego wojska. Ta akcja to głos poparcia dlatego, ponieważ film, który ostatnio wchodzi do kin, Zielona Granica Agnieszki Holland, szkaluje dobre imię polskiego munduru, polskiego żołnierza. Są tutaj harcerze, jest bardzo dużo młodych osób, są prawnicy, jest bardzo dużo żołnierzy Wojska Polskiego, rezerwistów. Jest dlatego, tak jak powiedzieli organizatorzy, są tutaj wszyscy, którzy chcą wyrazić poparcie i pokazać, że są z naszymi żołnierzami. O 17.30 łańcuch poparcia, osoby tutaj zgromadzone złapią się za ręce i w ten sposób, tym gestem pokażą, że dziękują, że są z naszymi żołnierzami, którzy codziennie strzegą naszych granic. A o 18.00 koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu polskich artystów będzie występował m.in. na scenie Marek Pierkarczyk, Anna Popek czy chór reprezentacyjny Wojska Polskiego, a miejsce jest bardzo szczególne, dosłownie kilkanaście metrów od nas płynie rzeka Bug, a kilka kilometrów dalej znajduje się granica polsko-białoruska, która od 2 lat znajduje się pod nieustanną presją sztucznie wywołanego kryzysu migracyjnego przez reżim Łukaszenki, wspieranego przez Federację Rosyjską. Dziękujemy Ci, Łukaszu, czekamy na początek koncertu. A my w tym czasie łączymy się już z naszym kolejnym gościem, pan Robert Bąkiewicz. Halo, halo. Tak, witam. A, dzień dobry, dzień dobry. Pan Robert Bąkiewicz, startujący w najbliższych wyborach do Sejmu z Radomia. Radom w środku Polski, można by powiedzieć, jest spokojnie, czy względnie spokojnie, natomiast granica nasza wschodnia trochę niespokojna. I pan tam właśnie się udaje teraz, tak? Tak, tak. Przepraszam za ten obraz, który gdzieś tutaj mi się trzęsie, bo jadę samochodem. Jesteśmy właśnie w Mielniku, dojechaliśmy do Mielnika. Z Radomia właśnie prosto przyjechaliśmy tutaj. No i będziemy razem chcieli tutaj wspierać, razem z innymi osobami wspierać Polską Straż Graniczną, polskich żołnierzy. Cała sprawa nie miałaby zapewne miejsca, gdyby nie inicjatywa pani Agnieszki Holland i kół ją wspierających, bo to przecież nie jest przedsięwzięcie jednej tylko osoby. Film Zielona Granica, który wchodzi dzisiaj do kin polskich. Film, który no, ma pokazywać to, co się działo lat temu dwa na polskiej granicy. Ja wczoraj rozmawiałem z politykami, między innymi z przedstawicielem Lewicy, który usiłował tłumaczyć, że film Agnieszki Holland oparty jest na prawdziwych wydarzeniach i pokazuje prawdziwe wydarzenia. I tam jest pewien fragment, który już przedostał się do sieci, którego głównym bohaterem jest termos. Termos ze szklanym wkładem. Ja bym poprosił może naszych realizatorów o przywołanie tego fragmentu, bo on jest dość istotny. Który zostawił termos. Czyje to? Ej! Ład! Hej! Na zdrowie! Aaaa! Aaaa! Aaaa!
nim. Tak, no ja spytałem posła Lewicy, czy rzeczywiście ma jakiekolwiek dowody na to, że tego rodzaju wydarzenie miało miejsce. No film jest rzekomo oparty na wydarzeniach prawdziwych i nie ma tam żadnej nieprawdy. Jak pan by tą konkretnie sytuację opisał, skomentował? To jest, cały ten film jest paszkwilem uderzającym w Polską Straż Graniczną. Dlatego dobrane są takie motywy i takie sytuacje, które muszą wstrząsnąć widzem. Widz musi nabierać przekonanie, że Straż Graniczna to są potwory, że polscy żołnierze to są również ludzie, którzy są bez sumienia, potrafią w stosunku do innych osób stosować metody, które normalnemu, cywilizowanemu człowiekowi nie przechodzą przez głowę. No chyba tylko tak to można skomentować. Ja tylko mogę powiedzieć tyle, że ja akurat nad granicą na samym początku tej presji migracyjnej, która była wywierana przez stronę rosyjską, białoruską i tej wojny hybrydowej, która była podjęta z Polską, byłem. Widziałem się tam ze Strażą Graniczną, widziałem się tam z żołnierzami. Mam rodzinę, która mieszka w terenie nadgranicznym. Moja żona dokładnie ma taką rodzinę i też z ich relacji znałem wiele wypowiedzi na temat żołnierzy. I ocena moja i ocena tych, z którymi się spotykałem, jest jedna. No, żołnierze, Straż Graniczna wykonują świetnie swoją pracę. Zapewniają poczucie bezpieczeństwa tym rejonom nadgranicznym. A te wszystkie wydarzenia, które przedostają się do opinii publicznej z kadrów tego filmu, są po prostu kłamstwami, pomówieniami. Mają uderzać w honor polskiego munduru, mają uderzać w państwo polskie, mają osłabiać nas na arenie międzynarodowej i mają również tworzyć narrację, która jest narracją korzystną dla Moskwy, a nie dla państwa polskiego. Pamiętajmy o tym, że wojna hybrydowa to nie jest tylko ta presja migracyjna, próbowanie wykorzystywania ludzi zwożonych tutaj z Afryki i próbowania przerzucania ich nielegalnie przez granicę, ale to jest również dezinformacja, którą posługuje się strona rosyjska w sposób sposób wysoko wykwalifikowany. I pani tutaj, Agnieszka Holland, ja tak to odbieram, tak to rozumiem, jest elementem tej dezinformacji i ataku na państwo polskie. No, po prostu z czymś takim nie można się pogodzić. To jest coś, co polscy patrioci po prostu nie powinni przychodzić obok tego obojętnie. No, to jest paszkwil, który mam nadzieję tutaj nad granicą wywołuje ogromne kontrowersje, bo ci ludzie, powtórzę jeszcze raz, ci ludzie czują się bezpieczniej, dlatego że ta Straż Graniczna tutaj jest, dlatego że Straż Graniczna działa, dlatego że pokazuje dużą sprawność swoją w działaniu, dlatego że powstał mur, ogrodzenie, które zapobiega tym nielegalnym przejściom. Naprawdę ja rozmawiałem tutaj z ludźmi, którzy wypowiadali się w 2021 roku, ale nawet i później, że ta sytuacja odbierała im komfort. Odbiera im również pieniądze, dlatego że duża część ludzi tutaj zamieszkujących tereny przygraniczne żyje po prostu z turystyki. Turyści tu nie chcą przyjeżdżać, czy nie chcieli przyjeżdżać, bo się obawiali o bezpieczeństwo. Natomiast w tej chwili, kiedy polskie służby mundurowe działają skutecznie, no to ta sytuacja się na pewno poprawiła. Dlatego film stworzony przez córkę sowieckiego oficera jest czymś haniebnym, czymś, co powinniśmy zwalczać w przestrzeni publicznej, z czymś, na co nie powinniśmy się godzić. A tych wszystkich, którzy ten film afirmują lub bronią postawy pani Agnieszki Holland, również stygmatyzować, dlatego że to jest działanie antypolskie, to jest działanie wymierzone w polski interes narodowy i w polskie bezpieczeństwo. Wie pan, bardzo ciekawe jest to, co pan mówi o nastrojach wzdłuż granicy wschodniej, o tym, jak
nasi rodacy mieszkający na Podlasiu odbierają działania państwa polskiego, działania żołnierzy, strażników granicznych, bo to jest opinia mniej więcej zgodna. Większość ludzi, którzy czy stamtąd pochodzi, czy odwiedza tamte rejony, mówi mniej więcej to samo, co pan. I co ciekawe, pan poseł Nowej Lewicy, pan poseł Krutul, pochodzący właśnie z Białegostoku, ma w tych kwestiach, i to od dawna, dużo bardziej wyważone zdanie niż jego koledzy, ale reprezentujący okręgi bardziej środkowo-polskie, tak bym powiedział. Moje pytanie brzmi wobec tego, jak pan sądzi, dlaczego mimo tego, że większość Polaków jest w tym momencie za działaniami rządu, nawet ludzie lewicy w dużej mierze tak oceniają działania rządu jako pozytywne, jako uzasadnione, pozytywnie oceniają działania naszych służb mundurowych, to jednak zdecydowały się środowiska lewicowo-liberalne, no bo traktuję panią reżyser jako część tych środowisk, jednak stworzyć taki film. Ja myślę, że intencja czy w ogóle pomysł na tworzenie tego filmu pojawia się nie tylko w Polsce, czy mógł się pojawić nie tylko w Polsce, ale mógł się pojawić za granicą. No, polska reżyser, uznana polska reżyser, która tworzy film uderzający w polskie służby mundurowe, a pośrednio w polskie państwo, jest przez te elity lewicowo-liberalne w Europie taka produkcja przyjmowana w sposób z ogromną satysfakcją, z ogromną pociechą, dlatego że dzisiaj polski rząd postrzegany jest na tej arenie, czy na tej mapie takich bardzo zlewaczałych państw Europy Zachodniej jako państwo patriotyczne, narodowo nastawione, nawet oni mówią nacjonalistyczne, bo broni własnej tożsamości, bo broni własnego bezpieczeństwa, bo broni własnych interesów. To jest jedno. Drugie, to jest interes po prostu zwyczajnie służb rosyjskich. On się często jest zbieżny z działaniami służb, znaczy z działaniami tych elit lewicowych w Europie Zachodniej. I tutaj Rosjanie bardzo skutecznie wywierają pewną presję taką, żeby w świecie kultury, w świecie filmu produkować takie produkcje, tworzyć takie materiały, które będą skutecznie osłabiały państwa, które stanowią zaporę przed rosyjskim imperializmem. No i ten film wpisuje się w te tendencje zachodnie, w te tendencje rosyjskie, bo on tworzy narrację, powtórzę już po raz kolejny, tworzy narrację, która ma osłabiać państwo polskie, ma osłabiać poparcie społeczne dla pewnych inicjatyw polskiego rządu, które podnoszą nam bezpieczeństwo, a mamy być przekonani jako odbiorcy tego filmu, że nie powinniśmy się bronić przed nielegalnymi imigrantami, a być może potem może nie powinniśmy się bronić przed rosyjską dezinformacją, przed rosyjskimi atakami hybrydowymi, dlatego że państwo polskie jest po prostu, nie ma tej moralnej, etycznej podstawy, tego fundamentu, który na takie działania by pozwalał i wtedy poparcie społeczne wyczerpuje się dla tego typu działań rządów. Oczywiście w demokracji. I myślę, że to są zabiegi, które mają w ten sposób taki efekt odnosić. Natomiast kolejną sprawą jest na pewno kwestia dotycząca wyborów. No, ten film pojawia się oczywiście na samym finiszu wyborów. Ma uderzać w konkretną tutaj grupę polityczną, w Zjednoczoną Prawicę, w Prawo i Sprawiedliwość. Pokazywać, że ta grupa jest nieskuteczna, że dokonuje właśnie nadużyć władzy, że zamiast komuś pomagać, to atakuje, zamiast mieć pewną empatię, to gra w sposób brutalny, gra w sensie takim politycznym, ale też i faktycznych działań służb mundurowych. To jest oczywiście kłamstwem, ale na potrzeby pewnej narracji tworzenia poparcia społecznego dla środowiska
chociażby Donalda Tuska, Platformy Obywatelskiej, no może mogłoby mieć takie skuteczne zadanie osłabienia po prostu poparcia tutaj dla Zjednoczonej. No ale właśnie, do tego zmierzałem swoim poprzednim pytaniem. Gdy mamy twarde dane od bardzo dawna, różne sondażownie sprzyjające Prawu i Sprawiedliwości, niesprzyjające, akurat tutaj są zgodne, że większość Polaków, w tym także większość wyborców Platformy Obywatelskiej, akurat działania rządu w tej kwestii popiera. Więc pokazanie takiego filmu na 3 tygodnie przed wyborami, czy ono kogoś przekona z wyborców, jakąś zdecydowaną grupę do zmiany poglądów i do wczoraj chcieli głosować na Prawo i Sprawiedliwość, obejrzeli film, no nie, to teraz będziemy głosowali na Koalicję Obywatelską. Czy coś takiego jest w ogóle możliwe? Ja powiem troszeczkę żartem, że elity te lewicowo-liberalne są szalone w swoich poglądach i ideach, prawda, w wielu kwestiach. Być może liczyły na to, że dobrze przygotowany materiał, który będzie miał poparcie Zachodu, który na Zachodzie w Wenecji chociażby dostanie tam laury, nagrody różne, czyli zostanie w taki sposób no, nagrodzony, że doceniony, spowoduje, że Polacy jako, bo oni tak nas traktują niestety te elity, Polacy jako taki zakompleksiony naród, taki gorszy, będzie z chęcią przyjmował pewną pozę czy pewien pogląd na tą sytuację tych elit zachodnich. Być może wierzyli w to, natomiast ja uważam, że to wywoła skutek zupełnie odwrotny, skutek zdroworozsądkowy, czyli taki, że granic po prostu co do zasady trzeba bronić, że Polska musi się bronić przed nielegalną imigracją, że musi się bronić przed rosyjskimi działaniami, które mają tutaj no, osłabiać Polskę, mają prowadzić do dezintegracji wewnętrznej, czy wprowadzać pewną anarchię, bo przecież powiedzmy sobie szczerze, z tymi grupami migrantów zapewne przedostawaliby się tutaj i terroryści, jakieś grupy, które mogły podejmować akcje sabotażowe. No w tej chwili też mówimy przecież o grupie Wagnera, która została dyslokowana na teren Białorusi, która też może podejmować tego typu działalność na terenie Polski i będzie próbowała się, są takie podejrzenia, że będzie próbowała się przedostać przez granicę, żeby dokonywać właśnie tych aktów sabotażu, osłabiania tutaj takiej poczucia bezpieczeństwa wśród Polaków. Dlatego no, odpowiedzią na to zdroworozsądkową jest no, niezgoda na tego typu film i niezgoda na to, że polscy żołnierze, czy polska straż graniczna, czy polska policja w ten sposób nie postępują. Oczywiście stosują środki przymusu bezpośredniego, ale muszą tego dokonywać, dlatego że z drugiej strony są atakowani przez wyszkolonych przez służby białoruskie migrantów, którzy rzucają kamieniami, którzy używają też gazu łzawiącego, którzy używają różnego sprzętu oślepiającego, którzy używają granatów hukowych, no różnych tutaj narzędzi do tego, żeby przez tą granicę po prostu nielegalnie się przedostać. I wiemy o tym, polskie służby o tym wiedzą, to też opinia publiczna też ma tego świadomość, że takie szkolenia odbywają się na terenie Białorusi, żeby właśnie można było w łatwiejszy sposób sforsować granicę z Polską. Mówimy tutaj o konieczności obrony naszej granicy i w ogóle obrony naszego państwa. Wydaje się, że świadomość konieczności dbania o nasze bezpieczeństwo rzeczywiście w naszym narodzie rośnie. Stale wczoraj można było przeczytać w różnych mediach informację podaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej, informacje o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej, gdzie MON zakładał, że będzie 25 tysięcy ochotników, którzy się do takiej służby zgłoszą, a mamy w tym momencie 30 tysięcy, tak? Czyli więcej niż planowany limit. No i to jest chyba taki najlepszy sygnał, najmocniejszy sygnał, że jednak duża część naszych rodaków wie, co się święci i wie, że no, ta Polska nie jest dana nam raz na zawsze. Możemy usiąść, grillować, cieszyć się spokojem, że o to bezpieczeństwo trzeba też czasem trochę zawalczyć. Oczywiście, no, wojna na Ukrainie
co by nie mówić, prowadziła w dyskurs taki polityczny w Polsce debatę na temat bezpieczeństwa, dlatego że Polacy zrozumieli, że silna armia, silne służby, Straż Graniczna, policja, to jest zwiększone dla nas bezpieczeństwo, ale również szansa na to, żebyśmy jako państwo suwerenne i niepodległe w tym no, takim świecie zmieniających się w tej chwili sojuszy, dużych ruchów takich geopolitycznych, które mają miejsce i będą miały miejsce zapewne w najbliższych latach, że to bezpieczeństwo jest no, priorytetem. Ono jest najbardziej istotne. I tutaj trzeba powiedzieć o tym, że ani Rosja, ani Zachód, a szczególnie Niemcy, z tego typu działań nie są usatysfakcjonowane. Rosjanie, dlatego że militarnie myślą tutaj o dominacji nad nami. Niemcy, bo myślą o gospodarczej dominacji, ale z drugiej strony chętnie współpracują z Rosjanami, wykorzystując ich tanie surowce do tego, żeby po prostu bogacić się i mieć większą taką presję finansową, ekonomiczną, gospodarczą do wywierania no tutaj presji, wywierania nacisku na Polskę i na Polaków, bo obydwa te państwa traktują nas jako po pierwsze zagrożenie, ale poza tym jako teren własnych wpływów i te wpływy chcą na terenie Polski wywierać. Natomiast silna armia, silne służby mundurowe, zwiększone polskie bezpieczeństwo pozwala nam myśleć o tym, że będziemy budowali silne, coraz bardziej silniejsze, podmiotową Polskę. I to jest im niesmak. To po prostu musi budzić ich niechęć. Dlatego również pewnie ten film, dlatego również pewnie ani pan Donald Tusk, ani pan Trzaskowski, ani moi rywale z okręgu radomskiego w wyborach na ten temat się nie wypowiadają, bo oni chcą Polski słabej, oni chcą Polski podległej niemieckim interesom, oni chcą Polski, która chodzi na jakiejś niemieckiej lub rosyjskiej smyczy. Ci ludzie nie potrafią myśleć o tym, że państwo polskie może być właśnie państwem podmiotowym, coraz silniejszym, budującym w regionie sojusz różnych państw. I wtedy wzmacniając cały region, będzie wzmacniało również się samo. Oni to przekraczają możliwości percepcji tej rzeczywistości, która nas otacza. A no właśnie, wspomniał pan o Radomiu, o wyborach. Wynik tych wyborów będzie miał duży wpływ na to, co nas czeka w najbliższych miesiącach i latach. Tego nikt nie ukrywa. Pan znalazł się właśnie w Radomiu, jako w swoim okręgu wyborczym. I jakie są pana doświadczenia, pana refleksje po tych kilku tygodniach? Zostało jeszcze 3 tygodnie do samych wyborów. Jak pan ocenia swoje szanse i w ogóle samych Radomian? Jak się patrzą na to wszystko, co nas otacza? Ten okręg to oczywiście nie Radom, bo to również Grójec, to również Warka, Kozienice, Przysucha i wiele innych znakomitych miejscowości. Ogromny teren też rolniczy. No, ja głównie spotykam się z ludźmi, staram się tą swoją kampanię prowadzić głównie w terenie, rozdawać ulotki, organizować jakieś mniejsze spotkania. W tej chwili będziemy również takie małe pikietki organizowali, w których będziemy mogli z wyborcami porozmawiać, bo wspiera mnie tu grupa moich przyjaciół w tym zadaniu. Muszę opisać, że ta kampania jest dosyć brutalna. Tutaj ataki Platformy Obywatelskiej, zarzuty w stosunku do mnie, gdzieś próby jakiegoś zamykania mi ust, ograniczania wolności słowa mają miejsce. Natomiast powiem szczerze, spotykam się w stosunku do mojej osoby szczególnie z takimi spolaryzowanymi poglądami. Jedni ci wyborcy Platformy Obywatelskiej no to reagują na mnie w sposób bardzo krytyczny. Natomiast sami wyborcy Zjednoczonej Prawicy, czy Prawa i Sprawiedliwości, czy Suwerennej Polski
Bardzo przychylnie. Mam dużo takich sytuacji, w których okazywana mi jest sympatia, w której ci ludzie mnie popierają, widzą, jak w nieuczciwy sposób w stosunku do mnie jest prowadzona taka kampania nienawiści. I teraz mogę powiedzieć, że subiektywnie oceniam, że szanse są powyżej 50%. Takie oceniam na wejście do parlamentu. A jak będzie, no to okaże się 15 października. Ja robię co mogę, żeby przekonywać do siebie wyborców, żeby przekonywać wyborców Zjednoczonej Prawicy do siebie, żeby również przekonywać tych niezdecydowanych, którzy, nie wiem, zniechęceni byli jakimiś błędami w politycznych działaniach PiS-u, przynajmniej tak to oceniają. Rozmawiam z wyborcami również Konfederacji. A no właśnie, panie prezesie, bo ci niezdecydowani mają być tym języczkiem uwagi, który ostatecznie przeważy szale w jedną bądź w drugą stronę, tak większość politologów, komentatorów tą sytuację ocenia. Jak pan sądzi, czy może się wydarzyć w najbliższych 3 tygodniach jeszcze coś, co gwałtownie zmieni te notowania, o jakich właściwie codziennie czytamy? Czy ten marsz na przykład 1 października, marsz Miliona Serc zapowiadany przez Donalda Tuska, może być jakimś takim gwałtownym wydarzeniem, które zmieni nastroje społeczne? Ja myślę, że ten marsz 1 października tylko kopię tych zwolenników Donalda Tuska na swoich pozycjach wręcz. Panie prezesie, na chwilę przerwiemy rozmowę i przeniesiemy się z kamerą na warszawski łańcuch Klubu Gazety Polskiej.